Cześć, witam Cię w ostatnim module naszego kursu Worda 365, jeżeli chodzi o poziom podstawowy i są nim ostatnie poprawki. I co będziemy tu robili? Dodamy sobie numer stron, dodamy nagłówek i stopkę i sprawdzimy gramatykę. Więc przejdźmy sobie do naszego dokumentu, w jaki sposób dodajemy numer stron. Przechodzimy sobie tutaj na zakładkę wstawianie i mamy tutaj numer stron. I teraz możemy sobie je dodać albo na górze, albo na dole, albo na marginesie jakimś lub w bieżącym położeniu. Ja bym chciał sobie dodać na dole strony i załóżmy po stronie lewej, załóżmy taki pasek wyróżniający jako strona. Tak? I widzisz, że zostało to dodane do mojej stopki. Jeżeli sobie tutaj przejdziemy na następną stronę, to widzisz, że mamy stronę drugą, a tu jest strona pierwsza. Więc moje numery stron zostały dodane. Jeżeli chodzi o numer stron, to tutaj nie ma jakichś tam większych rzeczy, które trzeba omawiać. Po prostu klikamy sobie numery stron, wybieramy, gdzie chcemy je wstawić i po prostu wstawiam. Kolejną rzeczą nagłówek i stopka. Tak jak widziałeś, w stopce została wstawiona moja, mój numer strony został wstawiony, tak? I teraz na przykład, jeżeli chciałbym sobie coś wstawić do mojego nagłówka, na przykład załóżmy datę i godzinę, to mogę to zrobić. Klikam sobie na przykład to i klikam aktualizuję automatycznie i widzisz, że już mam wstawione tutaj moją datę i moją datę, tak naprawdę, bo godziny nie ma. To jest wstawione i na przykład chciałbym jeszcze sobie na przykład wstawić jakieś informacje o dokumencie. Załóżmy tytuł dokumentu, tak? To tutaj możemy sobie to wstawić i załóżmy to sobie zróbmy tutaj. A tytuł dokumentu możemy sobie zrobić z prawej strony, tak? Więc mamy tutaj datę, tutaj mamy tytuł dokumentu i teraz jak sobie zamknę, to na razie tytułu dokumentu nie mam, muszę go wstawić, a mianowicie wstawmy sobie stronę tytułową, tak? Czyli jakiś tam tytuł dokumentu, no i nazwijmy go dokument Word 365, tak? Wstawiliśmy sobie tytuł, daty na razie nie wstawiam i widzisz, że automatycznie tutaj mój dokument został nazwany jako dokument Word 365 i to będzie wyświetlane na wszystkich stronach, czyli mamy datę i mamy tutaj nazwę mojego dokumentu Worda. Kolejną rzeczą sprawdzenie gramatyki. Więc jeżeli teraz mamy nasz dokument i chcemy sobie na szybko sprawdzić gramatykę, przechodzimy na zakładkę recenzja i mamy tutaj coś takiego jak redaktor. Redaktor jest też na zakładce narzędzia główne. Więc klikamy sobie redaktor, widzimy, że redaktor nam sprawdza i mamy tutaj jakiś pisownię sprawdzoną, język literacki, słownictwo, zwięzłość, ale mamy coś z gramatyką. Smart Art zostaną. No, zobaczmy. Prawdopodobnie są tak, dwie spacje, tak jak widzimy. Więc musimy sobie po prostu go zamienić. Smart Art zostaną. Wszystko jest sprawdzone. Jest jakaś jeszcze sugestia. To możemy sobie po prostu zignorować. I tak naprawdę mamy, że Word zakończył przeglądanie sugestii redaktora. Więc tutaj w tym momencie już mamy nasz dokument sprawdzony. Redaktor jest o tyle dobry, że on podpowiada nam różne rzeczy i podpowiada nam korekty, jeżeli chcemy coś, coś jest do zmiany, coś jest takiego gramatycznie niepoprawnego lub jakieś słownictwo czy zwięzłość na przykład, to redaktor nam w tym pomoże. To jest taka, można powiedzieć, nowość w Office tutaj 365 i naprawdę jest bardzo
pomocna. No dobrze, czyli omówiliśmy dodawanie numerów stron, nagłówek i stopkę i sprawdzanie gramatyki. Więc tak naprawdę cały nasz moduł pierwszy mamy omówiony i już niedługo zapraszam Cię do poziomu wyżej. Dzięki za uwagę i zapraszam Cię do kolejnej lekcji.